SS. Waffen-SS. Maj 1940 roku. Atak na zachodzie. Hitler chce podbić Francję. Do walki ruszyły też oddziały Waffen-SS. Polityczni żołnierze Hitlera. Nasza zasada brzmiała: obowiązek, wierność, honor, ojczyzna i koleżeństwo. Czy byli takimi żołnierzami jak inni? Nie mieli litości ani dla mężczyzn, ani dla kobiet i dzieci. Zabijali wszystkich, którzy weszli w zasięg strzału. Kill everything in the mist. Ich hasło: zadawać śmierć i śmierć przyjmować. Śmierć była dla nich czymś prawie oczywistym. Wiedzieli, że pewnie zginą. Ale sami też brutalnie zabijali. Mieli być bojownikami o światopogląd. W III Rzeszy uznawano ich za elitę. Blichtr kusił. Po pierwsze, dowódcy z Hitlerjugend zwykle wstępowali do Waffen-SS. Po drugie, moi przodkowie byli żołnierzami i oficerami pułków gwardii. Dlatego sam chciałem wstąpić do gwardii. Do gwardii Hitlera. Leibstandarte Adolf Hitler stało się zalążkiem Waffen-SS. Należeć do niej to było wyróżnienie. Gdy dostałem powołanie, biegałem po mieście i cieszyłem się, że zostałem wybrany. Z 80 rekrutów, którzy stanęli przed komisją poborową, do Waffen-SS skierowano tylko 3 lub 4. Reszta trafiła do Wehrmachtu. Waffen-SS dawała szansę awansu i zapewniała karierę. Kurt Zametreiter był wcześniej bezrobotny. Któregoś dnia powiedziałem ojcu, że rozważam wstąpienie do SS. 4 lata służby to jak nauka zawodu. Potem byłbym funkcjonariuszem państwowym. Ojciec się przeraził. Pewnie już wtedy wiedział coś więcej o tej formacji, ale ja postawiłem na swoim. Oznajmiłem, że wrócę za 4 lata jako urzędnik państwowy i poszedłem. W SS nie chodziło jednak o kształcenie funkcjonariuszy państwowych. Himmler chciał mieć silny oddział, który pójdzie za nim wszędzie. Do walki z wrogiem wewnętrznym i zewnętrznym. Oddziały Waffen-SS maszerowały na front pod dowództwem Wehrmachtu. W wojsku nie ufano jednak żołnierzom partii. Wehrmacht zawsze słyszał od Hitlera i generałów, że będzie jedynym wojskiem w państwie. I nagle okazało się, że powstaje druga siła, która może odebrać armii część władzy. Na razie Waffen-SS nie odgrywała większej roli pod względem militarnym. Ale już w 1940 roku we Francji zaczęła prowadzić wojnę ideologiczną. Przecinaliśmy trasę Leibstandarte Adolf Hitler i jej oddziałów zmotoryzowanych. Zostawiali za sobą znaki, żeby uzupełnienia mogły ich odnaleźć. Stąd wiedzieliśmy, że to ta jednostka. Niszczyli wszystkie krzyże, które napotkali w katolickiej Francji. Było to otwarte, wojujące pogaństwo. Ale wtedy jeszcze w pełni tego nie pojęliśmy. Ich religia to krew i ziemia. Pod znakiem rasistowskiej ideologii Hitlera.
Wypowiedziano wojnę innowiercom. Oto wspomnienia SS-mana, który potem został księdzem. Przyjechała jakaś szycha z Berlina. Oznajmiono nam, że tego, co za chwilę usłyszymy, nie wolno nikomu powtarzać, bo to ściśle tajna informacja służbowa. Ten człowiek powiedział, że dopiero wtedy odniesiemy zwycięstwo, gdy zniszczymy wszystkie kościoły. Bo Chrystus był nieślubnym dzieckiem żydowskiej nierządnicy. Taki był ich oficjalny stosunek do Chrystusa. Pieśni nowego kultu, dla którego liczy się wyłącznie zwycięstwo. Żołnierze Waffen-SS na tle płonącego Rotterdamu. Zdjęcia propagandowe miały wzmocnić mit o niepokonanych jednostkach. Nie mówiono jednak o wysokich stratach. Tacy dowódcy jak Zeb Dietrich od początku służyli w SS, ale byli wojskowymi dyletantami. Nie szanowaliśmy jego umiejętności jako dowódcy, bo nie miał odpowiedniego wykształcenia. Podczas pierwszej wojny był sierżantem, a potem też nie zdobył wyższego wykształcenia wojskowego. Od feldfebla do generała. To drażniło oficerów Wehrmachtu. Wydawał naprawdę dziwne rozkazy. A przecież podczas wojny miałem do czynienia z najróżniejszymi. Mówił, ty zaatakujesz tu, ty tam, a potem musicie się połączyć. To nie były rozkazy w naszym rozumieniu, z dokładnie wyznaczonymi celami. Mówił, zrobimy tak, ty pójdziesz na prawo, ty na lewo, a ja będę pilnował. Początkujący, ale brawurowi. Waffen-SS atakowała bez względu na straty. Wojna błyskawiczna we Francji. Dni do kapitulacji były już policzone. Walczący po stronie Francuzów Brytyjczycy uciekli. Ewakuowano ich z portu w Dunkierce. Pozostałości brytyjskich jednostek próbowały dostać się na okręty. Odwrót osłaniało kilka oddziałów elitarnych. W ich szeregach walczył Albert Evans. Miał wtedy 19 lat. Aby towarzysze broni mogli ewakuować się z Dunkierki, dostaliśmy rozkaz utrzymania swoich pozycji za wszelką cenę. Wytrwaliśmy, jak długo się dało. 28 maja. Jednostka Alberta Evansa została okrążona w Wormhout przez żołnierzy Leibstandarte Adolf Hitler. Zgromadzono nas na końcu uliczki, a Niemcy ustawili karabin maszynowy. To nie byli ludzie, których chciałoby się spotkać na swojej drodze. Jeden z SS-manów powiedział, idziecie tam, skąd nie ma powrotu. Popędzono nas na pole, a potem zagnano do szopy. Wywołano pierwszych pięciu i ich zastrzelono. Potem kolejnych pięciu. Ich też zastrzelono. Wtedy zobaczyłem, jak jeden z SS-manów wyciąga z buta granat i wrzuca go do szopy. Nawet nie zorientowałem się, że zostałem zraniony odłamkiem granatu. Gdy upadłem, podniósł mnie nasz oficer i powiedział, Evans, biegnij, jeśli chcesz ratować życie. Pobiegliśmy, a tamci do nas strzelali. Zabili kapitana, który uratował mi życie. Ja chyba wstałem i dostałem w ramię. Rana była powierzchowna. Krwawiłem z karku i ramienia, ale biegłem dalej i uratowałem się. Albert Evans i Alfred Toms zdołali uciec. W Wormhout straciło życie ich 85 kolegów. W owych tygodniach jednostki Waffen-SS zamordowały 185 jeńców brytyjskich.
To, co nas spotkało, nie miało nic wspólnego z działaniami wojennymi. To było morderstwo z zimną krwią. Członkowie Leibstandarte otrzymali odznaczenia od swojego dowódcy Zeppa Dietricha. Nagroda? Wycieczka do Paryża. Pozowanie przed kamerami kroniki filmowej Wochenschau. Przedstawiała ich jako bohaterów. Cieszyliśmy się, że już po wszystkim. I że od kilku dni możemy się porządnie upijać. Naprawdę chcieliśmy o wszystkim zapomnieć. Żołnierze Waffen-SS podczas zapominania, za linią frontu. Materiały z prywatnego archiwum. Całkiem normalni ludzie? To nie były ujęcia dla kroniki Wochenschau. Inaczej niż takie oto filmy służące werbowaniu rekrutów, również z krajów okupowanych. W Belgii, Holandii, Danii i Norwegii Himmler zezwolił na tworzenie formacji ochotniczych Waffen-SS. Tutaj też istniały rasizm i antykomunizm, ale i pragnienie, żeby w hitlerowskiej Europie zdobyć możliwie największą niezależność dla kraju. Po pierwsze, po wezwaniu flamandzkich liderów do wzięcia udziału w walce z bolszewizmem zgłosiło się wielu ochotników. Po drugie, chodziło o zapewnienie Flandrii równoprawnego miejsca w nowej Europie. Do Waffen-SS zgłaszało się coraz więcej rekrutów z terytoriów zajętych na zachodzie. Również tak zwani Volksdeutsche z terenu Bałkanów. Czy wiedzieli, na co się decydują? Nie mieliśmy pojęcia o drylu panującym w niemieckiej armii. Nieustanna, wykańczająca musztra, która niszczyła człowieka, zostawiła w nas głębokie ślady. W koszarach Waffen-SS zmieniano nastolatków w maszyny do zabijania. Podczas szkolenia dawano nam ostry wycisk, bardzo brutalnymi metodami. Nie każdy to wytrzymywał. Niektórzy chcieli się wyrwać i nie widzieli innego wyjścia jak samobójstwo. Wychowanie w duchu twardości i bezwarunkowego posłuszeństwa. Nie tylko instruktorzy dawali rekrutom wycisk. Gdy komuś coś się nie udało i cała grupa podpadła, organizowano dodatkowe ćwiczenia w niedzielę. Potem winowajca dostawał od kolegów baty. Wyciągano go z łóżka i bito, żeby następnym razem wytrwał i nie narażał grupy. Niektórzy nie mogli tego znieść i uciekali. Ukrywali się w piwnicy. Byli ponad 7 godzin poza oddziałem i już wiedzieli, że trafią przed sąd wojenny. Wtedy się wieszali. Nie było miejsca dla słabeuszy. Wszyscy mieli być wojskowymi atletami. Twardzi wobec siebie i innych. Wyszkoleni przez dawnych oficerów Reichswehry, takich jak Felix Steiner. Do żołnierskiego drylu dochodziła indoktrynacja ideologiczna. Od początku nas szkolono, ale potem w szkole Junkrów uczono nas przede wszystkim zasad narodowego socjalizmu. Czuliśmy się dumni, że należymy do oddziałów elitarnych, a ideologia była częścią żołnierskiego fachu. Szkoła Junkrów Bad Tölz. Kuźnia kadry dowódczej oddziałów SS. Tutaj gromadzono prawdziwie ideowych.
szkołę założył generał Reinswehry Paul Hauser. Wykładano tu technikę, taktykę i ideologię nadczłowieka. Za równych uznawano tylko podobnych sobie. Równy nam był każdy Europejczyk, który razem z nami walczył. Nie było żadnych różnic. Miałem pod swoimi rozkazami niższych stopni Niemców. Musieli mnie słuchać, choć byłem Flamandem. Nie stanowiło to problemu. Dziesiątki tysięcy ochotników z krajów Europy Zachodniej ruszyły na wojnę ze Związkiem Radzieckim. Wielu służyło w dywizji SS Viking. Jestem przekonany, że łączył nas duch koleżeństwa, wywodzący się ze wspólnych przekonań. Byliśmy pewni, że prowadzimy słuszną i sprawiedliwą walkę. Byliśmy też przekonani, że należymy do rasy panów i jesteśmy jej najlepszymi przedstawicielami. A to bardzo łączy. 22 czerwca 1941 roku. Atak na Związek Radziecki. Kolejny Blitzkrieg. 3 lub 4 dnia przeszliśmy granicę pod Brześciem Litewskim i od razu ruszyliśmy do ataku. Potem weszliśmy w lasy. I od tamtej pory już tylko gnaliśmy przed sobą Rosjan. Potężne imperium miało paść w ciągu kilku miesięcy. To była wojna na wyniszczenie, na niespotykaną skalę. Brudni i zakurzeni pędziliśmy wciąż na wschód. Myśleliśmy, że jak tak dalej pójdzie, pokonamy Rosję szybciej niż Francję. Nie zastanawialiśmy się, co znaczy 12 tysięcy kilometrów. Widzieliśmy mnóstwo porzuconego sprzętu i niekończące się kolumny jeńców. Nie zajmowaliśmy się nimi, ale idące po nas jednostki zrobiły dużo złego. Ponad połowa jeńców zmarła z głodu lub od razu ich zastrzelono. Nie byli towarzyszami broni. Ustawiono w szeregu grupę wziętych do niewoli radzieckich żołnierzy. Obok przygotowywali się żołnierze z jednostki SS. Widać było, że zastrzelą jeńców. Jeden z SS-owskich podoficerów powiedział do mnie, że to są przecież podludzie. To było typowe. W Waffen-SS rządziła określona ideologia. Dlatego prosty żołnierz czy podoficer mógł zarządzić rozstrzelanie jeńców, którzy przecież nie mieli broni, bo tak mu akurat pasowało. SS-man i jeniec. Został tylko jeden, głosił cyniczny komentarz do zdjęcia. Nie tylko SS dopuszczała się zbrodni wojennych. Podobnie postępował Wehrmacht. Zdjęciami z mordów dokonanych przez Sowietów, jak tu we Lwowie w 1941, propaganda wzmacniała nienawiść. Wojna na wyniszczenie toczona kosztem ludności cywilnej. Świadek wspomina masakrę, której dopuściła się Waffen-SS w Borysowie, w pobliżu Moskwy. W Borysowie od razu aresztowano 25 osób. Wiejskich aktywistów, przewodniczącego kołchozu i jego zastępcę. Jakby według listy. Grób był już wykopany. SS-mani mówili, że to są partyzanci. W październiku 1941 roku Borysowo zajęła dywizja SS Das Reich. Gdy po niemiecku padła komenda ognia, synek przewodniczącego kołchozu zawołał: tato, nie oddam cię. Dziecko od razu zastrzelono.
Kilka tygodni później skończyły się marzenia o kolejnym Blitzkriegu. Rządy przejął generał Zima. Ani Wehrmacht, ani SS nie były przygotowane na takie mrozy. Minus 46 stopni. Minus 46, a nie mieliśmy płaszczy. Więcej ludzi zamarzło, niż odniosło rany. Mówię szczerze, często wtedy wołałem matkę. Bardzo często. Przecież miałem 17 lat. Z kolegami patrzyliśmy tylko w milczeniu na siebie. Widziałem, jak kolegom odpadały uszy. Potem każdy wziął sznurek i okręcił sobie wokół głowy, żeby uszy do niej przylegały. I tak rozwiązaliśmy problem. Gdy na polu walki padali Rosjanie, jak najszybciej, nim ciała zamarzły, zdejmowaliśmy z nich zimową odzież. Wtedy mogliśmy cieplej się ubrać. Kontrnatarcie. Pod Moskwą Stalin wysłał do boju dobrze wyposażone oddziały syberyjskie. Walczyły również przeciwko jednostkom Waffen-SS. I my usłyszeli, jak też nasi stali. Wreszcie pobiliśmy Niemców. SS poniosła ogromne straty. Część zginęła, część uciekła. Nastroje się odmieniły. Byliśmy w euforii, że zmusiliśmy legendarną SS do ucieczki. Odrazić tę ataku automatyków i kromie tego jeszcze gnać ich. Był to pierwszy wielki odwrót SS i koniec legendy o niezwyciężonych oddziałach. Określenie odwrót było niehonorowe i niedopuszczalne. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy zrobiliśmy coś nie tak, czy popełniliśmy błąd. Czuliśmy się wykończeni. Byliśmy wyniszczeni fizycznie i psychicznie. Grudzień 41 roku. Pierwszy zwrot w tej wojnie. Powodzenie kontrataku pod Moskwą pozwoliło nam zrozumieć, że możemy wygrać tę wojnę. Toczyliśmy walki z niemiecką dywizją SS i zwyciężyliśmy. Walczyliśmy za swoją ojczyznę, a oni walczyli na obcej ziemi. Na tej ziemi oddziały Waffen-SS brały udział w najcięższych walkach. Były strażą pożarną na froncie. I spotykały się z coraz większym uznaniem Wehrmachtu, pomimo wcześniejszych zastrzeżeń. Gdy się dowodziło dywizją, dobrze było wiedzieć, że sąsiednie pozycje zajmują jednostki Waffen-SS. To byli doskonali, niezwykle odważni żołnierze. Zwykle byli też lepiej wyposażeni od Wehrmachtu. Dowódca czuł się pewniej, gdy wiedział, że może liczyć na wsparcie oddziałów Waffen-SS. Zadawać śmierć i przyjmować śmierć. W Rosji spełniło się to w całej rozciągłości. Jeśli na uczestki popadaje jakaś. Gdy wyruszaliśmy do walki z oddziałami SS, wyraźnie nas o tym informowano. Mówiono nam: towarzysze, będziecie walczyć z wojskami SS. Miejcie się na baczności, bądźcie czujni. To byli prawdziwi samobójcy. Dopóki nie poginęli lub nie byli ciężko ranni, każdy z nich walczył do końca. Walka aż do końca, nie tylko z fanatyzmu. Liczyliśmy się z tym, zwłaszcza my, żołnierze Waffen-SS, że Rosjanie nie biorą jeńców i od razu postawią nas pod ścianą. Dlatego walczyliśmy do ostatniego naboju. Walczyli też z własnym strachem. Przed ruszeniem do ataku prawie wszyscy jeszcze szybko szli na stronę. Ta potrzeba pojawiała się ze strachu.
Tylko ze strachu. Walka również z samym sobą. Wypierano współczucie. Po kilku latach wszyscy tak zobojętnili, że niewiele już zauważali. Ludzie, którzy potrafili zabić kogoś bez skrupułów, musieli przejść długą drogę, żeby odzyskać człowieczeństwo. Tak szybko się nie zmieniali. To była walka bez jakichkolwiek ograniczeń. Wyskoczył na mnie Rosjanin. Naprawdę wielkie chłopisko. Wolę nie mówić, co wtedy zrobiłem. Facet już nie żył. A ja zębami rozszarpałem mu gardło. Robiło się wszystko, żeby przeżyć. Oddziały Waffen-SS ponosiły ciężkie straty, ale w sumie nie większe niż Wehrmacht. Śmierć na froncie zacierała wszelkie różnice. Mówi sanitariusz SS Rudolf Porsche. Gdy rankiem młodzi żołnierze leżeli martwi na łóżkach, zwinięci w kłębek, często myślałem, gdyby twoja matka cię teraz widziała. Hitler nadal stawiał na Waffen-SS. Po klęsce pod Stalingradem miała mu zapewnić zwycięstwo. Atak na Charków, jedno z największych miast Związku Radzieckiego. Żołnierze dywizji Leibstandarte jako pierwsi wdarli się do miasta. Mówiono, że Leibstandarte uznała za swoje podstawowe zadanie ponowne złożenie Charkowa u stóp Führera. Faktycznie kierowały nimi takie motywy. Nie można zaprzeczyć. Sukces był jednak krótkotrwały. Kolejne miasto padło ofiarą wojny. Gwardia Hitlera poniosła tu cięższe straty niż we Francji. To było pyrrusowe zwycięstwo. Nasz pułk pancerny poniósł 90% straty. Propagandowe filmy dla ojczyzny. Kronika Wochenschau przemilcza straty i mordy. Zdjęcia z ponownego zajęcia Charkowa przez Rosjan. Dowody masakry w lazarecie. Lekarz Jewgenij Katkow był świadkiem. SS-mani wrzucali przez okna granaty zapalające. Budynek zaczął płonąć, a ranni próbowali się ratować. Na próżno. Wielu spłonęło żywcem. Kwiecień 1943 roku. Himmler odwiedził Charków. Witał go Obergruppenführer Hauser. To była wojna, która się Himmlerowi podobała i którą pochwalał. Mamy tylko jedno zadanie. Dalej prowadzić bezwzględną walkę rasową. Nie pozwolimy, żeby osłabła ta wspaniała broń grozy i terroru, która wynika ze zwycięstwa w Charkowie. Będziemy ją jeszcze bardziej wzmacniać. Heil Hitler. Rok później, południe Francji. 10 czerwca 1944 roku. 10 czerwca 1944 roku był decydującym dniem w moim życiu. Tego dnia pułk dywizji SS Das Reich ruszył do Oradour.
Rano jadłem śniadanie z rodziną, a wieczorem rodzina nie żyła. Nie było nikogo, a domy leżały w gruzach. Mieszkańcy Oradour czekali już na wyzwolenie. czerwca 1944 roku alianci wylądowali w Normandii. Nadeszła godzina oporu wobec okupanta. W wielu miejscach Francji ruch oporu przeprowadzał ataki. Niemcy odpowiadali przy użyciu wszystkich środków. Dla niektórych SS-menów masakra w Oradour nie była niczym nadzwyczajnym. Oradour? Niektórzy z nas do dziś tam jeżdżą. Ja też chciałem się wybrać. Jesteśmy tam mile widziani. Również ludzie z pułku Der Führer, który tam był. Oto wynik pierwszej wizyty. Oradour sur Glane miało odpowiedzieć za akcję ruchu oporu. Żołnierze Waffen-SS spędzili mieszkańców na rynek. Mężczyzn oddzielono od kobiet i dzieci. Pożegnałem się z matką i żoną. Uściskałem je, a potem żołnierze SS zaprowadzili je do kościoła. W kościele zamknęli kobiety i dzieci. Mężczyzn zaprowadzili do stodół i otworzyli ogień. Pomyślałem, że chyba stracili rozum. Podczas pierwszej salwy dostałem dwa postrzały w łydkę. Przewróciłem się, a potem dostałem dwa postrzały w udo. Ciała przyjaciół upadły na mnie. Martwi mnie uratowali. Potem spalono miasteczko. Ogień to coś przerażającego. Postanowiłem uciec. Byłem przekonany, że zaraz zginę. SS-mani stali przy drzwiach, ale wolałem zginąć od kuli niż od ognia. Ogień, przed którym uciekli Robert Ebra i Marcel Dartu, zabiły kobiety i dzieci z Oradour. W kościele zginęli prawie wszyscy. Przyszedł do mnie zapłakany ojciec i powiedział, że nie ma sensu kogokolwiek szukać, bo wszyscy zginęli w kościele. To było straszne. Ruiny Oradour do dziś stanowią ostrzeżenie i otwartą ranę. Rany na ciele kiedyś się zagoją, lecz rany na duszy pozostają do końca życia. Podczas zagłady Oradour między Caen i Saint-Lon toczyły się walki o Normandię. Walczyła tam dywizja SS Hitlerjugend, oddział najmłodszych. Według legendy wyłącznie ochotników. Wielu nie szło tam dobrowolnie. Zgłaszali się na przykład do lotnictwa, a trafiali do Waffen-SS. Przywódca młodzieży Rzeszy Axmann chciał zrobić Hitlerowi prezent, stworzyć nową dywizję SS i wysłać na wojnę 20 tysięcy młodzików. Gdy stworzono tę dywizję, nie spodobała nam się jej nazwa. Kojarzyła się z grupami dziecięcymi, a my chcieliśmy być prawdziwymi żołnierzami. Najmłodsi z nas nie dostawali papierosów, bo nie palili. Otrzymywali za to słodycze. Alianci nazywali ich żołnierzami dzieciakami. Były to wyrośnięte dzieci, które czuły się żołnierzami. Do końca zaślepione. Wielu walczyło do samego końca. Po prostu się nie poddawali. Wielu jeszcze wierzyło w ostateczne zwycięstwo.
Gdy schwytaliśmy paru, jeden podbiegł do mnie i zawołał: wszystko zgodnie z planem. Pozwoliliśmy wam wyjść na ląd, a potem zepchniemy was do kanału. We were permitted to let you come ashore and get in, and then we're to shove you back into the channel. Wkrótce zorientowali się jednak, że wojna nie toczy się zgodnie z ich oczekiwaniami. Walki w Normandii zakończyły się katastrofalnie dla Waffen-SS, również dla dywizji Zeppa Dietricha, Leibstandarte Adolf Hitler. Jednostki były zdziesiątkowane. Ponieśliśmy ogromne straty. Nie było uzupełnień, nie było czołgów. Każdy próbował ocalić życie, żeby wrócić do domu. Panował nieopisany chaos. W Normandii lotnictwo aliantów skutecznie niszczyło rozbite oddziały Waffen-SS i Wehrmachtu. Wróg miał absolutną przewagę w powietrzu. Pewnie powiecie, że musieliśmy sobie uświadamiać bezcelowość dalszego prowadzenia wojny. To pytanie zadaję sobie dzisiaj. Wtedy ani razu nie padło. Również najmłodszych wysłano na przegraną wojnę. Nawet połowa nie wracała z walki. Ci, którzy przeżyli, wyglądali strasznie. Szarzy na twarzy, przerażeni, a jednak przytomni. Gdy padał kolejny rozkaz, znów go wypełniali. Posłuszeństwo aż do śmierci. W moich ramionach zmarł młody chłopak. Zamknąłem mu powieki i rozpłakałem się. Chłopak prosił, żebym zwrócił się do szefa kompanii o napisanie listu do jego matki. Miało w nim być, że jej syn zmarł jak dzielny żołnierz, do końca wierząc w Führera i ojczyznę. Takiego nastawienia żądał dowódca SS Heinrich Himmler. Na polecenie Hitlera miał zmobilizować ostatnie rezerwy. Mówiono, że jeśli ktoś zdoła zdobyć uzupełnienia osobowe czy materiałowe, jak broń czy sprzęt, będzie to zapewne Himmler. Muzułmanie w Waffen-SS. Himmler był z nich bardzo dumny. Mieli zwalczać partyzantkę na Bałkanach. Germańskie pochodzenie przestało się liczyć. Wielu SS-manów kręciło nosem, że do elity niebieskookich Arejczyków dołączono muzułmanów. Do Waffen-SS rekrutowano ludzi z całej Europy. Istniała też dywizja ukraińska. Tylko 4 na 10 żołnierzy pochodziło z terenów Rzeszy. Waffen-SS stała się formacją wielonarodową. Powoływano masy ludzi i tworzono nowe dywizje. Morale i nastawienie do walki nie było już takie jak u nas. Grudzień 1944 roku. Ostatnia wielka ofensywa na zachodzie. Alianci stali u granic Rzeszy. Hitler nakazał atak. W belgijskich Ardenach oddziały Waffen-SS wykorzystały element zaskoczenia. Byliśmy w drugim rzucie. 16 grudnia zaczęła się ofensywa. My ruszyliśmy do akcji przed Bożym Narodzeniem. Zaatakowaliśmy w Wigilię. Pierwszy atak zakończył się sporym sukcesem. Amerykanie byli zdemoralizowani. Nastąpiło kilka dni bezsensownych zwycięstw. I znów oddziały Waffen-SS zostawiły po sobie krwawy ślad. W Stavelot żołnierze Leibstandarte Adolf Hitler wymordowali cywilów.
W Malbedii rozstrzelali amerykańskich jeńców. Część strzałem w potylicę. Bezsensowny terror. Nie można już było powstrzymać naporu doskonale wyposażonych zachodnich aliantów. Oddziałom Waffen-SS brakowało wszystkiego. Znajdowaliśmy się 40-50 kilometrów w głąb terytorium Belgii, ale musieliśmy jeździć do Kolonii po paliwo. Pogoda była fatalna. Wszędzie 1,5 metra śniegu i lód. Taka wyprawa trwała 4 dni. Straty były ogromne. W imię czego walczyli jeszcze ci żołnierze? Za Führera? Za Niemcy? Aż do samounicestwienia. Codziennie wysadzaliśmy jeden czołg. Ten najbardziej zużyty. Kierowca i strzelec musieli składać raport, który czołg ma ulec tego dnia zniszczeniu. W końcu nie mieliśmy już ani jednego czołgu. Ostatni rozdział walk. Oddziały Waffen-SS przeniesiono na Węgry. Koniec grudnia 1944 roku. Hitler wydał dywizjom SS Viking i Totenkopf rozkaz przerwania radzieckiego pierścienia wokół Budapesztu. W noc noworoczną było dość spokojnie. W czołgu byłem ładowniczym. Ale dostałem też rakietnicę. Siedziałem z tyłu na pancerzu i strzelałem, a radiotelegrafista złapał melodię Lili Marlen. Der Funker hatte Lili Marlen reingekriegt. To wyjątkowo miłe wspomnienie, ale były też rzeczy. O których wolę nie myśleć. Dla oddziałów Waffen-SS Budapeszt stał się odpowiednikiem Stalingradu. Po 7 tygodniach padła metropolia nad Dunajem. Nie powiodła się próba uwolnienia zamkniętych w mieście oddziałów. Poległo 19 tysięcy spośród 22 tysięcy żołnierzy SS w Budapeszcie. Przy innych porażkach można było zwalić trochę winy na innych. Na Włochów albo na Wehrmacht. W Budapeszcie doszło jednak do klęski oddziałów SS. Miały przerwać pierścień okrążenia, ale im się nie udało. W Budapeszcie walczyły też jednostki Waffen-SS, które dopuściły się masowych mordów na terenie Związku Radzieckiego. Ich żołnierze obawiali się zemsty zwycięzców. Kontaktowałem się z ludźmi z SS, którzy mówili, że sytuacja jest kiepska, ale muszą zwyciężyć, bo mają tyle zbrodni na koncie, że to dla nich jedyne wyjście. Kto nie wytrwał, ryzykował życie. Sądy doraźne, wyroki śmierci. Terror wobec własnego narodu. Staliśmy w czworoboku, odczytano wyrok i od razu wykopano skazańcom beczki spod nóg. Zawieśli na szubienicy. Muszę przyznać, że wtedy uznałem to za słuszne, bo przecież działali na naszą szkodę. Podczas wojny nie wolno dezerterować, sabotować. Trzeba wykonywać swoje obowiązki do końca. Nazistowski obłęd, który do końca nie wygasł. Berlin ginął pod radzieckim ostrzałem, ale żołnierze SS wciąż stawiali opór. Niektórzy z nich bronili już tylko wizji. Pojawiały się wtedy rozterki sumienia. Czy mamy powiedzieć swoim ludziom, żeby wracali do domu, czy też powinni wytrwać jeszcze choć kilka dni?
Zrobiliśmy to, czego od nas żądano. Do ostatniej chwili broniliśmy Niemiec, bo wierzyliśmy, że tym samym bronimy Europy. Oddziały Waffen-SS w Berlinie walczyły również o przedłużenie życia swojego Führera, choćby o parę dni. Znaczną część ostatnich obrońców kancelarii Rzeszy, a Rosjanie podeszli już wtedy na odległość 800 metrów, stanowili obcokrajowcy. Szwedzi, Duńczycy, a nawet Francuzi. Ironia historii. Pod koniec wojny prawie nie było Niemców w gwardii, która jako germańska elita miała chronić życie Hitlera. Jednym z ostatnich obrońców nazistowskiego ośrodka władzy był Francuz. Nie myśleliśmy o śmierci. Tylko o dalszej walce. Żyliśmy i walczyliśmy. Dla samej walki. Więzień własnego zaślepienia. Wierni aż do końca. Wierni do końca. Koniec nastąpił za tymi murami. W bunkrze pod kancelarią Rzeszy Hitler postanowił uniknąć odpowiedzialności. SS straciła swojego wodza. Zabrakło ośrodka centralnego. Zabrakło siły, która by nas popchnęła naprzód. A my baliśmy się tego, co nadejdzie. Kwiecień 45 roku nad Łabą. Dziesiątki tysięcy żołnierzy uciekają przed Armią Czerwoną. Wśród nich są członkowie Waffen-SS. Kto ma na sumieniu zbrodnie, a kto nie? Większość odpowiadała, że są takimi samymi żołnierzami jak inni. My przecież też nie pytaliśmy, po co i dlaczego. Byliśmy żołnierzami. Słuchaliśmy rozkazów i je wykonywaliśmy. Członkowie Waffen-SS. Żołnierze jak inni? A może zbrodniarze wojenni? Wielu z nich było sprawcami, nieliczni ofiarami. Albo odzyskiwali rozsądek w obliczu zbrodni. Jeśli czegoś się nauczyłem podczas wojny, to na pewno tego, że wojna jest czymś najgorszym na świecie. Wróciłem z wojny jako jej zdecydowany przeciwnik. Tylko niewielu byłych kolegów z SS podziela te uczucia. Chcę stoczyć jeszcze tylko jedną wojnę. Wojnę przeciwko wojnie. Co trzeci spośród nich zginął? Za co? To okropne, że tak wielu kolegów nie wróciło z wojny. Za co oddali życie? Anglicy mogą powiedzieć, że ginęli za wolność Europy, że walczyli przeciwko dyktaturze. A o co my właściwie walczyliśmy? Do tej pory czuję się w pewnym stopniu winny, a przynajmniej współwinny tej tragedii. Zanurzeni w bezimiennym tłumie członkowie Waffen-SS nawet po dziesięcioleciach czują się jak pariasi.
jak zakładnicy morderczego obłędu, któremu zbyt wielu uległo. I nie byli takimi samymi żołnierzami jak inni. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Monika Szpetulska. Konsultacja historyczna Krzysztof Fudalej. Czytał Janusz Kozioł.